Это первый лоб. Ты что, уже устала? Ну ты ж хотел посидеть. Мне хотел у Вислы посидеть, посмотреть на Вислу, а так-то мне... Ну сейчас просто войдешь, там тлумы народу. Я не хочу туда идти. Ну вот потому я и тоже не хочу. Вот из области что-то сидели. Я в неделю остатний раз. Держи, вот тут день детская. Ну добра, ради сектуры. Та першего буде там, в среду. Ну, а дичей неделя. Типа для детей ружные аттракции. Вообще самый фонтан вот там. Вот чего они замкнули, это можно было вот тут сколько мест. В самом цикаве они замкнули. Ну понятно, что они... Добавить, тут он еще шезлонги, але там якась певна імпреза, хтось що-то там на сцені. Варшавяки люблять пошлиндать неділі і наружних. Ось обич там якісь червоном якісь. Зараз, як вони там. Вон, видишь, там червоном такие. Ну то ты. Народовый. Белый ожил. На червоной. Ступенька. Zdjęcie mi wyśle. Kurde. A oni na chadulach chodzą, wiesz? Ja tam z daleka nie zauważyłem. Trzeba iść do nich. Слушай, дичь который? 29 мая? Может, какая-то дата была? Что-то праве? То мы... Становить живого вольного. Право было не наказано. Ограничения в закрытии корыстания с конституциональных вольностей и прав co to jest, mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie. 25 lat konstytucji, to konstytucji, dzisiaj który? Zdrowia, rok.
i moralności 97 roku. Ograniczenia to nowa konstytucja. Naruszać istoty wolności. I co mnie tu siedzi, zobacz. Artykuł 32. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Artykuł 33. Kobieta i mężczyzna Rzeczypospolitej Polskiej mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym. Określonych dziedzin. No i... Zakres wolności rzeszania się w związkach zawodowych i organizacjach pracodawców oraz innych wolności związkowych może podlegać tylko takim ograniczeniom ustawowym, jakie są dopuszczane przez wiążące Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowe. Artykuł 60. Obywatele polscy korzystający z pełni praw publicznych mają prawo dostępu do służby publicznej na jednakowych zasadach. Artykuł 61. Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa. Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenie kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu. Tam jest ograniczenie prawa, o którym mowa w ustępie pierwszym lub w ustępach pierwszym i drugim, może nastąpić wyłącznie ze względu na określone w ustawach ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa. Tryb udzielania informacji, o których mowa w ustępach pierwszym i drugim, określają ustawy na odniesienie do Sejmu i Senatu i ich regulaminu. Artykuł 62. Obywatel Polski ma prawo udziału w referendum oraz prawo wybierania prezydenta Rzeczypospolitej posłów, senatorów i przedstawicieli do organów samorządu terytorialnego, jeżeli najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat. Prawo udziału w referendum oraz prawo wybierania nie przysługuje osobom, które prawomocnym orzeczeniem sądowym są ubezwłasnowolnione lub pozbawione praw publicznych albo wyborczych. Artykuł 63. Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji instytucji społecznych w związku z wykonywanym przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa. Wolności, prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne. Artykuł 64. Każdy ma prawo do własności, innych praw majątkowych oraz prawo dziedziczenia. Własność, inne prawa majątkowe oraz prawo dziedziczenia podlegają równej dla wszystkich obronie prawnej. Własność może być ograniczona tylko w drodze ustawy i tylko w zakresie, w jakim nie narusza ona istoty prawa własności. Artykuł 65. Każdemu zapewnia się wolność wyboru i wykonywania zawodu oraz wyboru miejsca pracy. Wyjątki określa ustawa. Obowiązek pracy może być nałożony
tylko przez ustawę. Stałe zatrudnienie dzieci do lat 16 jest zakazane. Formę i charakter dopuszczalnego zatrudnienia określa ustawa. Minimalną wysokość wynagrodzenia za pracę oraz sposób ustalenia tej wysokości określa ustawa. Władze publiczne prowadzą politykę zmierzającą do pełnego, produktywnego zatrudnienia poprzez realizowanie programów zwalczania bezrobocia, w tym organizowanie i wspieranie poradnictwa i szkolenia zawodowego oraz robót publicznych i prac interwencyjnych. Artykuł 66. Każdy ma prawo do bezpiecznych, higienicznych warunków pracy. Sposób realizacji tego prawa oraz obowiązki pracodawcy. Pracownik ma prawo do określonych ustawowych wolnych od pracy i corocznych płatnych urlopów. Maksymalne normy czasu pracy określa ustawa. Artykuł 66. Obywatel ma prawo do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy ze względu na chorobę lub inwalidztwo oraz po osiągnięciu wieku emerytalnego. Zakres i formę zabezpieczenia społecznego określa ustawa. Obywatel pozostaje bez pracy, nie z własnej woli i nie mający innych środków wytrzymania, ma prawo do zabezpieczenia społecznego, którego zakres i formę określa ustawa. Artykuł 68. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia. Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Warunki i zakres udzielania świadczeń określa ustawa. Władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku. Władze publiczne są obowiązane do zwalczania chorób epidemicznych i zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska. Władze publiczne popierają rozwój kultury fizycznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Artykuł 69. Osobom niepełnosprawnym władze publiczne udzielają zgodnie z ustawą pomocy w zabezpieczeniu egzystencji, przysposobieniu do pracy oraz komunikacji społecznej. No bo nie słuchaj się całą konstytucję. Artykuł 70. Każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa. Sposób wykonywania obowiązku szkolnego określa ustawa. Nauka w szkołach publicznych jest bezpłatna. Ustawa może dopuścić świadczenie niektórych usług edukacyjnych przez publiczne szkoły wyższe za odpłatnością. Rodzice mają wolność wyboru dla swoich dzieci.